są Pani właścicielami nieruchomości? Znaczy nie, mój mąż. Tak, ale Państwo jesteście współwłaścicielami, czy tylko mąż jest właścicielem? Mąż jest właścicielem. To wpisuje Pani jego dane, tak, i ma Pani upoważnienie, żeby go reprezentować? Znaczy nie musi go Pani nam dopinać, no, tylko mam trzeba... Jego... tak, tylko że w ostatniej części trzeba się będzie podpisać. Ja się podpiszę, nie wszystko. Ale czy nie, ja nie może Pani podpisać za kogoś, prawda? No to tylko wtedy podpisuje się Pani za siebie, tak? I skreśla tutaj podatnika, jest Pani osobą reprezentującą podatnika. I musi Pani w domu posiadać takie upoważnienie, że może go reprezentować, tak? Bo nie można się podpisywać za kogoś. W akcie notarialnym ja i mąż jesteśmy podpisani. No, jako współwłaściciele. Czyli wystarczy, że jeden ze współwłaścicieli wykaże, prawda, nieruchomość, tak? Ile jest odpadów, ile osób. Część B, data, dzisiaj jest 15 maja 2013. I teraz tak. Część C, liczba załączników z OGO 1. Załącznik z OGO 1 wypełniamy w przypadku, gdy mamy jakieś inne nieruchomości w Opolu lub lokalu użytkowym. Mamy? Nie. No to 0. 0. Tak. I teraz dalej. Pierwsza krateczka, złożenie deklaracji, tam gdzie jest obowiązek złożenia deklaracji. Następnie rodzaj podmiotu wpisujemy według prawa do lokalu, czyli właściciel lub współwłaściciel lub użytkownik wieczysty. Czyli kto jest właściciel, dobrze. Następnie dane identyfikacyjne, zaznaczamy wszyscy osoba fizyczna, tak? Następnie nazwisko właściciela, tutaj pani męża, u pani... Ja męża mam też pisać? Nie, no kto jest właścicielem? Ja i mąż. A, no to któraś z państwa. Najlepiej pani, bo się od razu podpisze, tak? I imiona tak jak w dowodzie osobistym są, tak? Dobrze. Teraz pozycja 11, nie poniczyła, więc 11 PESEL. Teraz tak, adres zamieszkania właściciela, czyli piszemy. My, jeden, tylko bez czyli każdy z właścicieli ta wtedy osobno. Części tak. Chociaż ta sąsiadka mówi, że była, co załatwia, ale nie chcę mieć nic. Rozumiem. I jeszcze poczta. I tutaj też jest domek, tak? Tak, ale to też jest taki dwurodzinny, teściowie mieszkają na dole, ale... I Państwo chcecie mieć osobne pojemniki, dobra. Tak, ale to napisać na współwłaściciel chyba, nie? On jest z Panem, tylko z Panią, czy z kim? To znaczy, to jest domek dwurodzinny. I macie z Państwo swoją połowę? Tak. Czyli, ale z Panią? Tak. Czy on jest tylko jeden właścicielem? Nie. On jest, mój mąż jest właścicielem, teściu jest właścicielem. Ale w waszej części nie. Jest tylko mąż, czyli tylko mąż, właściciel, tak? Dobra, więc następnie dane dotyczące nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, czyli adres, z którego będą odbierane odpady komunalne. I teraz tak, oświadczam, że odpady z tej nieruchomości będą zbierane w sposób selektywny lub nieselektywny, to są domki u obu pań, czyli jeżeli Państwo segregujecie, trzeba posiadać 4 rodzaje pojemników, chyba że mamy kompostownik, wtedy tylko 3 rodzaje. Można mieć oczywiście 4, jak Państwo mają życzenie. Worków już nie będzie, będą pojemniki chipowane. Także jeżeli nie ma miejsca, no to wtedy wziąć pojemnik czarny, niestety później zmienić. Można zmienić decyzję w każdej chwili. Może Pani złożyć korektę deklaracji. Tak? Czyli Pani na przykład nie segreguje, a Pani też nie segreguje. Dobrze. I teraz tak, pytanie następne. Kompostuję odpady biodegradowalne. To znaczy, czy posiadam już kompostownik na terenie posesji, tak? Nie. Czyli Pani nie ma, a Pani? Też. No to zaznacza Pani nie. I teraz tak, stawka opłaty. U obu Pań 20 zł, czyli pole 29, 20. Następnie liczba osób zamieszkujących nieruchomość, czyli liczbę faktycznie zamieszkałych. Jak kogoś nie ma lub jest zameldowana, nie mieszka, to też nie uwzględniamy, tak? Czyli i to można złożyć korektę, bo... Też macie Państwo według ustawy 14 dni to znaczy od momentu nastąpienia zmiany, jakiejkolwiek. Jeszcze na studia we wrześniu. Tak, czyli on wyjeżdża we wrześniu, czyli w momencie, kiedy wyjeżdża, Pani 14 dni według ustawy na złożenie korekty deklaracji i wraz z korektą trzeba będzie dołączyć pisemne oświadczenie, pisemne uzasadnienie przyczyny korekty, tak? Dobrze. Na przykład jak córka już studiuje i ja się pytałam, czy to zaświadczenie trzeba przynosić z uczelni. Ale czy ona mieszka z Panią? Nie, teraz nie. Czyli ile u Was mieszka? 3 osoby. 3 osoby. Bez tej córki? Tak. No. Ona jest tylko zameldowana, mieszka w prawie. No to nie, to Pani jej nie wykazuje. Jak ona tam przyjeżdża na weekend, to nie ma to sensu, tak?
Dopiero jakby miała na przykład przyjść na wakacje na 3 miesiące. No to wtedy pani ją powinna wykazać, tak? Więc tutaj jest 60 zł, tutaj też 60 zł. 80. Nie, 80. 80, tak napisane, 60? Tak. Dobrze, ja już poprawiłam, czyli 60. Teraz tak. Oświadczam, że pojemniki na poszczególne frakcje odpadów zlokalizowane będą. I tutaj piszemy w domkach, one będą na posesji, tak? I tytuł prawny do terenu, na którym te pojemniki będą zlokalizowane. U pani jest to własność, u pani też, czyli własność w stosunku do tego pana, oczywiście, którego pani wskazuje z przodu, tak? Teraz tak, zapotrzebowanie na pojemniki. I tutaj rozdaję ulotki, proszę bardzo. I jedną będę opisywać, a panie będą za mną sobie napisać dopis. Mam drugi. Czyli tak, mamy, panie nie segregują, czyli nie, w zasadzie tu nie, nie ma problemu. No. Bo w takiej sytuacji potrzebujemy tylko pojemnik czarny, czyli wykreślamy wszystkie pozostałe, tak? Czyli pozycje od 32 do 37 włącznie wykreślamy kreseczkami. Tak. I panie mają tylko pojemnik czarny. On jest wywożony raz na 2 tygodnie, tak? Do niego państwo rzucacie wszystko. I oprócz tego jeszcze będą odbierane wielkogabaryty raz na miesiąc z domków. Za wszelki odpad problemowy, na przykład zużyte opony, czy nawet komunalny odpad budowlany z drobnych remontów gospodarstw domowych, czy też odpady niebezpieczne, bo nawet do pojemnika czarnego nie można wrzucać żadnych odpadów niebezpiecznych. A na przykład meble? Meble, no to jest odpad wielkogabarytowy, czyli raz na miesiąc w dniu wystawki podjadą, trzeba będzie wystawić. I mówię, wszelki odpad niebezpieczny, problemowy, na przykład styropian też, czy jakieś opakowania po impregnatach, pestycydach, puszki po farbach, lakierach, chociażby przeterminowane leki, to wszystko jest niebezpieczne dla środowiska. Raz na jakiś czas zawozimy do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Będą one 2 na terenie miasta Opola i tam w ramach tej samej opłaty państwo będziecie mogli zostawić sobie też ten wszelki odpad problemowy. I dlatego też mówię, w opłacie państwo macie utrzymanie tych 2 punktów. Więc tak, pojemność pojemnika, on jest raz na 2 tygodnie. Pojemności mamy deklaracji ściągnę, że jest tak 60 litrów, 120 litrów, 240, 360, 660 litrów, 1000 litrów. Przyjmujemy statystycznie normatyw 60 litrów odpadów zmieszanych na mieszkańca na tydzień. Jeżeli na przykład tutaj jest u pani 4 osoby, tak, czyli 4 razy 60 jest 240, wywożone raz na 2 tygodnie, czyli razy 2 to, czyli daje nam 480, czyli najbliższa pojemność pojemnika jest 660. Ale to jest tylko sugerowany normatyw. Jeżeli ma pani dużo popiołu, nie ma albo popiołu, trawnik, nie ma. Albo małe dzieci, gdzie dużo pieluch, no to wiadomo, że to się będzie zmieniać. Więc jaką pojemność sobie pani życzy? Teraz miałam pojemnik 120 raz na tydzień wywożony. Będzie raz na 2 tygodnie. Miałam butelki, papier segregowany. Aha, no a teraz to pani wszystko rzuca razem, skoro pani nie segreguje. Więc co? 1 razy 240 wystarczy, czy 1 razy 360 może? 360. Może pani 660 też. Tylko też proszę mieć pod uwagę, że państwo musicie udostępnić pojemnik z dniu wywozu. I może trzeba będzie go podwieźć, żeby on będzie na kółkach. Więc co? Jeden, tak? Czy 2 mniejsze? Jeden. Nie, jeden. 360 litrów. No chyba 360 wystarczy. Gdyby była nietrafiona ta dana, zawsze można korektę deklaracji złożyć. U pani jest 3 osoby, no to ta sama sytuacja. Czy państwo macie dużo odpadów? No, 3 razy 60 to jest 180, razy 2 360 wychodzi, to taki normatyw, tak? Ale może pani mieć mniejszy, może pani mieć 240. Państwo sami wiecie, ile odpadów wytwarzacie. Wyliczone było 60, czyli 60 tutaj, proszę. Nie ma załączników z OGO, więc wszystkie pozostałe pozycje skreślamy. I w ostatnim polu 281 też tą naszą wyliczoną kwotę miesięcznej opłaty. Czyli teraz wszystkie pozostałe pani skreśla. I następnie. Adres do korespondencji. Pisze, jeżeli inny niż wykazany w części F2. Czy u pani jest to inny adres? Nie. No, więc trzeba czytać deklarację. Będzie wszystkim łatwiej. U pani jest ten sam, tak? Nie, to więc nie, nic nie wpisujemy. Oświadczenie i podpis podatnika. U pani jest wszystko dobrze, jest to ta sama osoba, tak? Tak. I następnie, czyli pani teraz, jeżeli reprezentuje męża, więc skreśla podatnika, jest pani osobą reprezentującą podatnika, więc imię, nazwisko i podpis pani.